wieloma osobami na tej sali spędziliśmy miłe chwile jako nauczyciele w wolnych chwilach od nauki na kilku wycieczkach. To też jest bardzo miłe wspomnienie. W niedalekim Borowie Polskim zaczęła się moja przygoda z historią, kiedy pojechałem na wycieczkę rowerową z uczniami i zobaczyłem pewien zamek w ruinie. Skończyło się doktoratem na temat rodziny, która ten zamek wybudowała. Później, a raczej w międzyczasie, ktoś podjął decyzję, żebym dłużej nie pracował w tym miejscu. Wtedy byłem wściekły, a dzisiaj uważam, że to było miejsce, moment przełomowy w moim życiu, bo pracuję w muzeum i się realizuję. Także jest w tym miasteczku i w tej gminie wiele momentów w moim życiu przyjemnych, z tym bardziej te zaproszenie przyjąłem i czuję się zaszczycony. Natomiast temat, który mi wymyślił kolega Jacek, jak to tam było? Proszę Państwa, poproszono mnie, żebym powiedział parę słów o tym, co można w Nowosolskim Muzeum znaleźć na temat Nowego Miasteczka. I mógłbym powiedzieć bardzo krótko, nic. I to jest niestety przykre, ale to z bardzo prostego powodu. Ponieważ muzeum jest muzeum miejskim w Nowej Soli i program realizowany jako zgromadzenie zbiorów regionalnych jest prowadzony praktycznie rzecz biorąc dopiero od kilkunastu lat, kiedy to, nie chwaląc się, rozpocząłem tego typu badania na terenie powiatu nowosolskiego, bo wcześniej nikt tego praktycznie rzecz biorąc nie robił. W momencie, kiedy rozpocząłem badania na temat historii regionu i zajrzałem do historii Nowego Miasteczka, to uznaliśmy, że nie będziemy zbierać w Nowym Miasteczku nic. Nie ma sensu, skoro jest konkurencja w postaci Jacka Zawiślaka, lokalnego historyka, który od lat zamierza stworzyć izbę regionalną czy też historyczną w Nowym Miasteczku i mam nadzieję, że to jego marzenie się któregoś lata spełni, że będę mógł uczestniczyć w otwarciu tego wydarzenia i może się do tego przyczynię w pewien sposób. Jeden ciężki zabytek już jest do tego waszego Nowego Miasteczkowego Muzeum. To jest tablica z zamku Rechenbergów, która leży gdzieś w komórce na terenie szkoły, którą żeśmy własnoręcznie tam swego czasu zawieźli. Także już jest pewien zabytek. Także skromnie wyglądają te zbiory dotyczące Nowego Miasteczka. Oprócz kilku pocztówek przedwojennych praktycznie rzecz biorąc nie mamy nic. Jeszcze z innego powodu, ponieważ Muzeum Miejskie w Nowej Soli przejmowało po II wojnie światowej zbiory tzw. heimat muzeów znajdujących się w okolicznych miejscowościach. Te, które nie zostały rozkradzione w zawierusze wojennej i zapodziane, stąd dotrafimy do Muzeum Nowej Soli po 1947 roku, kiedy zostało utworzone chociażby szczątki zbiorów z Bytomia Odrzańskiego czy też z Kożuchowa. Ponieważ w Nowym Miasteczku przed wojną nie było tak zwanej heimat sztuby czy heimat muzeów, to praktycznie rzecz biorąc tych zbiorów nie ma, są rozproszone, a jeżeli jakiekolwiek są, to tam na pewno w mieszkaniu szanownego kolegi, którego już tutaj wymieniłem kilkakrotnie i jeszcze będę się powoływał. Druga sprawa, czyli to, o co mnie poproszono, pewną ocenę tego, co wydano o Nowym Miasteczku. Tu też niestety jest bardzo skromnie. Staramy się w miarę możliwości w materiałach dotyczących historii regionu oczywiście nie pomijać Nowego Miasteczka, bo nie da się pominąć Nowego Miasteczka, to też gminy. Jest spotkanie z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłem też w tym gronie. Zostały podjęte decyzje o napisaniu książki i niestety niektórzy ją napisali, tylko że nie było komu ją wydać. Czas stracony, ludzie zawiedzeni. A jak już profesor się zawiedzie, to już jest ciężka sprawa. Opublikowano wprawdzie część tych materiałów, bardzo interesujących, takiej publikacji, która się nazywa Studia Zachodnie, lecz one nie jest dostępne dla ogólnego odbiorcy, czytelnika i też napisano to językiem bardzo naukowym. I to jest poważna strata i myślę, że trzeba będzie to w najbliższym czasie naprawić, bo czas ucieka, a może i profesorowie już troszeczkę złagodnieli i wrócić do tematu dobrze udokumentowanej historii Nowego Miasteczka i gminy na Nowe Miasteczko. Bo to jest potrzebne. Przede wszystkim powinniśmy zostawiać naszym młodym osobom, które wchodzą w wiek dojrzałości, poczucie wykonania pewnego zadania.
Ja uważam, że to zadanie wykonałem, bo kiedy przyjechałem do Borowa Wielkiego nauczać historii i poszedłem do kościoła i zobaczyłem, co tam w tym kościele się znajduje, a później przewertowałem setki różnych książek i gazet, nie znalazłem ani słowa na ten temat, więc to było dla mnie wyzwanie. Staram się przez te kilkanaście lat pracy jako historyk regionalny i pracownik muzeum zrobić wszystko, żeby piękno powiatu nowosolskiego pokazać. I myślę, że powinniśmy również to też zainicjować tego typu działania w odniesieniu do Nowego Miasteczka i gminy Nowe Miasteczko, bo to jesteśmy winni tym pokoleniom, bo jeżeli my nie zrobimy w tej materii nic, to oni wyjadą i nawet nie będą wiedzieli, skąd wyjechali. Bo niestety wyjeżdżają. A mamy przecież tutaj naprawdę dużo do zrobienia. To jest taki może apel historyka regionalisty, dlatego że my wszystkiego sami nie zrobimy. Bez lokalnej inicjatywy, bez oddolnej inicjatywy, bez wsparcia finansowego, merytorycznego nie wykonamy tego zadania. A na pewno nie wykona tego chociażby Muzeum Miejskie w Nowej Soli, bo powołane jest do innych zupełnie zadań. Stąd apel, żeby może skorzystać z przychylności nowych władz, spróbować temat ruszyć i żeby nie zapomnieć o tym, ponieważ tak jak wspomniałem, powtórzę to po raz wtóry, jesteśmy to winni tym, których po sobie pozostawimy. I taka jest moja krótka konkluzja, może nie naukowo, ale od serca dziękuję Państwu za uwagę. Żeby jednak coś się działo. Na pewno się coś dzieje, bo tu akurat przygotowaliśmy, no tutaj jest właśnie tym autorem akurat Jacek, nie wiem, czy pan już zawsze to obserwuje. Teraz już się dzieje, bo mam to. Już, no, już mam nadzieję, że dostanę. No właśnie, także to się dzieje. Jest to wydanie na pewno jeszcze bardzo skromne, niemniej przyczyniły się tutaj osoby z Nowego Miasteczka właśnie, między innymi Rafał Niedźwiecki, Ewa Hoffman, pan Jacek Zanieślak. Coś spróbowaliśmy zrobić. Tego zespołu z tej książki, która grać. Tak. Tego najwierniejszego. Tak. Bez oczywiście osób z zewnątrz, no stąd te rozmiary takie, a nie inne, ale jest to już wydanie Stowarzyszenia Przyjaciół Nowego Miasteczka. Gratulacje. I to mamy po prostu w historii już zapisane, dzięki autorom, no i dzięki tutaj projektom. Między innymi zawdzięczamy to Radkowi Zygmuntowi, który pisze już któryś z kolei projekt, który udaje nam się zrealizować. No i w ramach tego projektu mogliśmy to wydanie skromne zrealizować. Także proszę nam zasilić półki, żeby się półka nie złamała. Nie?